poniedziałku wzięło mi się oczywiście od Poliany, która o sobie, która nienawidziła poniedziałku, powiedziała, że to jest najlepszy dzień tygodnia, ponieważ do najbliższego poniedziałku jest najdłuższy czas, czyli całe 7 dni. A ja należę do osób, które lubią poniedziałek, więc nie wiem, niech odbędzie trochę większy. W życiu zawsze najważniejsza jest miłość, ponieważ bez niej nie ma życia, nie ma pracy, nie ma związku, nie ma przyjaźni, nie ma cieszenia się z tego, co człowiek posiada. Ja się przeważnie dowiaduję przede wszystkim takich rzeczy, że przyjechali z daleka, że mnie kochają, że książki im dają dużo siły. To, co najważniejsze, co mówili o dobrym dziecku, to jest właśnie to, że jak ktoś powiedział, pani pisze to, co ja myślę. Czyli jest takich dobrych dzieci więcej i ludzi, którzy to dobre dziecko noszą w sercu i bardzo borykają się z nimi. Nie zawsze umieją go odnaleźć, nie zawsze wiedzą, czy są tacy, jak chcieliby być. To jest wielki, barwny i różnorodny kraj, dlatego książkę nazwałam Nie ma jednej Rosji. Tytuł jest przewrotny. Nie ma jednej Rosji wbrew nazwie kremlowskiej partii, bo kremlowska partia nazywa się Jedna Rosja. Zawsze przewrotnie podkreślam, że to nie jest książka o Rosji w ogóle, ale książka o Julii, o Waśce, o Wadimie, o Galinie. Dlatego, że to jest książka o bodyguard VIP-ów, która była zarazem snajperką w Czeczenii. To jest książka o Germanie Sterligowie, który był kiedyś jednym z pierwszych milionerów w Rosji. To jest książka o bezdomnym chłopcu, Waśce, który zadziwił mnie swoją mądrością, chociaż nigdy nie chodził do szkoły. To jest książka o motorniczym metra, z którym poznaje tajniki podziemnej kolei w Moskwie, do której wchodzi 9 milionów pasażerów dziennie, czyli tyle, ile mieszka w całej Austrii, albo to tyle, ile dwie Danie. Nikt nie woła, zacząłem pisać w 1956 roku po rewizycie w Uzbekistanie, w Samarkandzie. I ta rewizyta, chodzenie po tych uliczkach, po których szedłem z moją dziewczyną, gdzie tam przeżyłem z nią dobre i trudne chwile, to ciśnienie było takie duże, że czułem, że muszę to napisać. Wróciłem do kraju, to był 1956 rok odwilż i natychmiast zacząłem pisać. Część pierwsza ma podtytuł Boso, część druga w butach, o tej miłości. I oni mówili, panie Zefie, trzeba się śpieszyć, odwilż się skończy. To jest sprawa pańskiej kariery. Jak napisałem tę część drugą, to wydawnictwo już nie dało tego nawet do cenzury. Odwilż się skończyła, Gomułka wszystko przykręcił i książka czekała 33 lata na wydanie. Wydało ją w 1990 roku wydawnictwo literackie, które teraz po 22 latach znowiło i raczej teraz książka cieszy się powodzeniem. Jest to jakby rehabilitacja tej książki. Nie potrafię myśleć o konkretnym czytelniku, bo nie ma czegoś takiego jak konkretny czytelnik. Nie? Nie można pisać do wszystkich, ani dla wszystkich. Piszę chyba tak jakby w jakąś próżnię, no i potem być może ludzie znajdują dla siebie jakieś różne rzeczy w moich książkach przez to.